Bine v-am salutat de acestei strane Marius, tot să vizitez War Thunder, na versia na sistem Linux, noi grame na sistem Linux, adăcoa din Arch Linux. Tot să vizitez este Rodzaj gry event, gdzie, jak widzicie, w jednej stronie stają ciałka przeciwlotnicze, a po drugiej samoloty. No i wchodzimy do gry. No i zobaczymy, jak to będzie, ponieważ wybrałem pojazd. Wybranym pojazdem jest ciałko przeciwlotnicze amerykańskie, które ma 4 lufy, tak to możemy określić. Dobra, to tu weźmiemy sobie ten typ cisków. Jest lepsza penetracja, ale różni się z tego miejsca. Mamy ochronić czołgi, niszcz kogiet. Boksy, no dobra. Tylko z której strony będą lecieć? Tu wam zdradzę pewną rzecz. Jeśli odblokujecie sobie. Leci. Artylerię na dziale przeciwlotniczym. No to tyle byłoby z pogrania. No, za dobrze nam nie poszło, jakby nie było. Wejdźmy ponownie do gry. Te mają lepszą przebijalność na 500 metrów, więc próbujmy teraz pojechać w miasto. To nas jakoś chroni.
Właśnie mówiłem wcześniej właśnie o tym widoku artyleryjskim. Pokazuje nam to znaczniki. Podrazi to na przykład w bitwach randomowych, czyli arkadę, gdzie znaczniki pokazują nam, z której strony o leci bombowiec. W tym momencie jesteśmy w stanie go szybciej wykryć. Ładuj. Są jeszcze jakieś cele. Tu będzie jakiś. W takim momencie przeładowanie. Dobra, asysta. Dobra, to chyba zdechło. Bardzo sobie podgląd znaczników i wypatrzmy. Coś tu leci, ale... Jeszcze trzy samoloty, dobra, tu gdzieś leci.
No i wygrana bitwa, więc jakiś tam sukces, można powiedzieć. No, za wielkiego doświadczenia nie zdobyliśmy. Trafiliśmy 13 razy. Asyst 3. Jeden zniszczony samolot.